Wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta, podczas której wiele mówiło się m.in. o przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczym miasta. Jednym z najważniejszych punktów obrad było przyjęcie uchwały w sprawie przyznania prezydentowi absolutorium. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok i większością głosów je przyjęli. Przeciw głosowało jednak 6 radnych opozycji. Budżet 2014 był jednym z najlepszych budżetów w historii mojej prezydentury, patrząc na dochody, jakie miasto pozyskało w ubiegłym roku, to były one najwyższe zdecydowanie. Wydatki też realizowały się rytmicznie. Wykonanie tych wydatków było moim zdaniem bardzo wysokie, a argumenty przedstawione przez opozycję właśnie w zakresie wysokości realizacji poszczególnych wydatków były dla mnie niezrozumiałe, bo nie można wydawać więcej niż wynika z pewnych procedur. Jeśli ja już to tłumaczyłem wczoraj na sesji, jeśli przetarg weryfikuje plan w taki sposób, że obniża ten wydatek, to możemy go zrealizować tylko w takiej wysokości, w jakiej zweryfikował go przetarg. Nie możemy wydać 4,5 miliona na coś, co kosztowało z przetargu 2,9. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez kierowniczkę referatu przedsiębiorczości Annę Kopierską-Mróz głównych założeń programu wspierania przedsiębiorczości w mieście. Wyłoniliśmy cel główny programu, w którym przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na tworzeniu nowych miejsc pracy. W związku z tym wydzieliliśmy 4 obszary, na których chcielibyśmy się skoncentrować w ramach wspierania przedsiębiorczości. Był to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i promocja inwestycyjna miasta po to, żeby właśnie tworzyć te nowe miejsca pracy, jak również rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta i szerokie działania związane z tym tematem oraz edukacja przedsiębiorczości i tworzenie właśnie możliwości dla ludzi młodych do wykwalifikowania się w odpowiednich zawodach, tak żeby zrównoważyła się podaż pracy z popytem na pracę. Plan jest przygotowany, teraz przyjdzie kolej na jego realizację. Wyłonimy zespół, który będzie odpowiedzialny za realizację już finalnego programu, ponieważ są to wstępne na razie założenia do programu wspierania przedsiębiorczości. Będziemy teraz opracowywać finalny dokument, w ramach którego wyłonimy obszary i dla poszczególnych osób, naczelników, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie poszczególnych działań. Na wczorajszej sesji radni zajmowali się jeszcze zmianą budżetu na 2015 rok, przyjęli regulamin dotyczący utrzymania czystości w mieście, nadali regulamin Straży Miejskiej oraz uchwalili uchwałę w sprawie przyznania dorocznych nagród prezydenta w dziedzinie twórczości artystycznej. Więcej na temat podjętych uchwał można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta.